teraz czas na szeryfów blog. Siemano, jesteśmy w Berlinie. Mieliśmy odezwać się 3,5 godziny temu, ale jesteśmy. Ale słuchamy śniadaniowego programu w radio. Znaczy ja słucham, bo Mateusz nic z tego nie wie. No jakby coś tam po angielsku nadawali, to było coś tam bym zczaił i to całkiem dużo. Natomiast Pekuś jest tutaj ekspertem do spraw, jak możemy to powiedzieć? Deutsche Welle. Tak, Deutsche Welle, nie? No, taki przewodnik po Niemczech, po Berlinie szczególnie. Jesteśmy! Bakaraj! Ostatnio byliśmy w Berlinie razem z Mateuszem rok temu. Rok temu. Rok minął od... W sumie wtedy też z Arkiem byliśmy, nie? No, w czerwcu. No właśnie, trzej muszkieterowie, trzej szeryfowie. Patrz, patrz, stoi. Co za dam? Stoi na środku ulicy baba i chce przejść. A może szuka kogoś na, wiesz, stopa? A, na stopa chyba na ice creama, nie? Powiedzcie mi, co to jest? A teraz tutaj masz historię niemieckiej motoryzacji. Spójrz po prostu na to. Słuchajcie, Pekuś znalazł bardzo fajną, historyczną oczywiście rzecz. Niech Mateusz wam pokaże. A dokładnie chodzi o to. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Jesteśmy przy Flomarku, takim halowym i mamy tutaj taki okaz, super okaz. Ktoś go tutaj trochę podpicował w tym sensie, że on wizualnie nie wygląda na jakiegoś zadbanego, no bo nie jest jakoś tam wyszlifowany lakier, ale tutaj zobaczcie, taki śmieszne jest cudeńko na antenie. A tu w środku jak zajrzymy, to ktoś przyrobił radio tak, żeby był aux. Tu w środku kabel jest. I w ogóle jest super. Tu parę naklejek. Rok produkcji 1959. Ciekawe, czy byłby otwarty. Zobaczcie. Pekuś nie byłby sobą, jakby nie złapał za drzwi i sprawdził, czy są otwarte i jak widać. No właśnie, i drzwi są otwarte, bo z jednej strony były otwarte i nagle pojawiło się tak, że z drugiej też były otwarte. Zobaczcie, znaczy, słuchajcie stały sobie. Się otwarte. Zobaczcie na to. W ogóle wszystko wygląda. Tu, tak jak mówiłem, aux, jeszcze do iPhone'a w dodatku. To jest wejście do iPhone'a, słuchajcie, dużo chromowanych elementów, dużo bajerów. Bardzo podoba mi się generalnie ta deska rozdzielcza. Czegoś takiego klimatycznego, jak mamy tutaj na samym przodzie, no obecnie w samochodach dzisiejszych nie znajdziemy, no jakby nie patrzeć. A na tym globusie jesteśmy w tym miejscu, Polen. A tymczasem na Flomarkcie następuje islamizacja Europy. Pekuś. To co, twoje zdrowie? Tak. Najwygodniejsza kanapa, jaką do tej pory mieliśmy okazję przesiedzieć. Nie, Pekuś? Tak. 35 stopni, czujesz? Układ? Aleksander Plac, nasz punkt docelowy dzisiejszej wycieczki. A minutę.
Pekuś, co ty tutaj jesz? Gdybym ja tylko wiedział, co ja tu jem. Jakiegoś takiego pieroga z ziołami. Ale co, dobre? No dobra. Ten ala pieróg smakuje całkiem nieźle. Ten sos tutaj smakuje tak jak... Trochę przypomina mi smak łososia. Jedziemy na Strausberger Platz. Hej, hej, szeryfowie, pizzy właśnie w metro. Tak, szeryfowie, w metro, trochę jesteśmy zmuleni, dlatego musimy obowiązkowo, jeżeli mnie słychać, musimy obowiązkowo dostać się o kawę i jakieś dobre ciasto. Najlepszy sernik w Europie. Przystępujemy do recenzji naszych pięknych serniczków. Serniczek bardzo piękny, bardzo ładnie wygląda, gustownie przeszykowany, tak minimalistycznie strony, można tak? powiedzieć. Dobra, teraz jesteśmy w bardzo magicznym miejscu. Pomnik pomordowanych Żydów Europy. Tak, to jest pewna taka pamiątka, powiedzmy, po historii związanej z II wojną światową, więc... Chowanego można się tu bawić generalnie. Tak. Jeśli dziecka nie upilnujecie, to po prostu wam zginie, bo to jest tyle takich jakichś przejść, jak labirynt to wygląda po prostu. Zobaczcie sami. Ale jesteś tu, nagle znikasz za tym murkiem, możesz iść tu za ten murek. Jest takie powietrze strasznie trochę przypominające Warszawkę lekko, nie? Sucho w gębie non stop. Także wiecie co, ta to... kawa tam była super. Tak, ale ta kawa to kurczę full wypas. Natomiast to co mamy tutaj za sobą, to jest bardzo wspaniały okaz architektury ludzkiej, po prostu architektury ludzkiej, to co stworzył człowiek. Tutaj jest remontowany oczywiście obiekt od podstaw, od góry do dołu, tak jak być powinien zrobiony. Natomiast podoba mi się Berlin. Berlin jest ogólnie potężny. Berlin jest tak duży, jak odległość ze Słupska do Koszalina, nie? Pekuś. Tak. Tak duży jest Berlin. Serdecznie po całym męczącym dniu jadę tak, że patrzę jednym okiem, później drugim okiem, a po dwoma. No męczy trasa z powrotem, nie chce się jechać. O, piła. No, chciałoby się odpocząć, przespać najlepiej, ale trzeba wracać. Mamy 19.35 i wracamy do Słupska, będziemy około 23.00 mniej więcej. Pozdrawiam was serdecznie. I wbijajcie do Berlina, szczególnie na sernik, na kebaba. O właśnie, serniczek i kawka. I spotkacie nie jednego Araba, ochawka, tak, ja będę Turka. Pamiętał. I Azjata. Tak, i Murzyna, i Mulata. A teraz Natalia, pomachaj do widzów na koniec.
zostaw komentarz i subskrybuj Szeryfów.